Jeżeli miałbym apelować do kogoś, kto nie miał żadnej kopii bezpieczeństwa swojego systemu i naprawdę ma odruch wymioty na wszelkie serwery, instalacje, to to jest ten złoty środek, do którego chcę Was przekonać. Taki backup 3.2.1 w wersji domowej. Taka zasada kopii bezpieczeństwa, która mówi, że każdy Twój cenny plik dobrze jakby był w trzech wersjach, w trzech egzemplarzach aby był na co najmniej dwóch różnych nośnikach i dobrze jakby jeden z tych nośników był w innej lokalizacji niż ta y, główna. Że nie musisz iść tutaj w jakieś gadżeciarstwo serwerowe, ale po prostu pomyśleć o tym, że jesteś w stanie naprawdę już za 500 zł mieć całkiem skuteczne rozwiązanie backupowe. Są to takie rozwiązania, które dzięki temu, że są dostarczane przez producenta dysków, to te obudowy tak naprawdę koniec końców nie są dużo droższe niż same dyski. No to jest tak naprawdę obudowa, w której siedzi ten archaiczny, duży, 3,5 calowy dysk HDD, dysk, który jest dyskiem powolnym, który jest dyskiem hałaśliwym, natomiast, który jest dyskiem tak naprawdę bardzo tanim, jeżeli chodzi o relację wartości tego dysku do tego, ile możemy tam przechować. Co więcej, my potrzebujemy w tej opcji Kopii zapasowej tego dysku nie do tego, że on był szybki, żeby na nim filmy obrabiać, tylko żeby on sobie spokojnie zrobił kopię zapasową, na przykład z danego tygodnia z naszego laptopa, potem go odłączymy, za tydzień znowu zrobimy kopię zapasową, on uzupełni to, co było, nigdzie się nam nie spieszy on sobie tam powolutku dopisuje te pliki. Ja też na potrzeby dzisiejszego spotkania rzuciłem okiem na aplikacje firmy Seagate, które służą do tego, żeby robić te backupy, żeby otwierać i powiem wam, moi drodzy, naprawdę nie jest to trudne. Mi się wydaje, że warto, żebyśmy zwrócili uwagę na różnicę w dwóch wykorzystaniach tych dysków zewnętrznych, które czasami nie są takie oczywiste. Backup versus synchronizacja. Bo to do czego was zachęcam, to co też ja stosuję, to po prostu kopia Zapasowa, czyli backup, czyli to, gdzie mam zdjęcia, filmiki, jakieś ważne dokumenty, to mam tą. Kopię zapasową, która gdzieś tam się po prostu zapisuje, kopia zapasowa, z której możemy otworzyć, prawda? Na tym dysku z kopii zapasowej, ja tam nie grzebię, ja z niego bezpośrednio otwieram. On mi służy w razie W do tego, żeby z niego otworzyć. Natomiast drugim sposobem wykorzystania zewnętrznego dysku może być synchronizacja, czyli mówisz sobie, dobra, ja bym chciał mieć tak naprawdę w dwóch miejscach dokładnie to samo. Te same dokumenty, zdjęcia, na przykład na laptopie i dysku zewnętrznym, bo na przykład jak sobie jestem na wakacjach, to nie chcę jechać sobie z laptopem, tylko z dyskiem zewnętrznym, prawda? I wtedy synchronizujemy. I oczywiście do synchronizacji użyłbym dysku SSD, no bo wtedy jeżeli chcę pracować na tych plikach, jeżeli chcę, żeby to był łatwy dostęp, no to rzecz jasna wtedy SSD, no, ale wtedy nie będę synchronizował wszystkich dwóch terabajtów moich danych, tylko może 500, może 600 gigabajtów by mi, by mi wystarczyło. Mój przekaz jest taki, niech te twoje pliki będą w jakimś e, medium zapasowym, prawdopodobnie jeżeli chcesz pójść, na rozwiązanie, które będzie miało najlepszą relację jakości do ceny, to 4 terabajtowy dysk zewnętrzny, na który będziesz regularnie robił kopię bezpieczeństwa. To może być ta opcja która będzie tym świetnym punktem wyjścia, szczególnie jeżeli weźmiesz z takiej firmy, gdzie dostajesz w pakiecie tą aplikację, która dość łatwo to zrobi. Ja mówię o użytkownikach Windowsowych, dlatego że ci z Was, którzy mają MacBooki, on to powiedzą, no wiesz, ja nie muszę mieć żadnej aplikacji od dostawcy dysku, dlatego że ja podłączam zewnętrzny dysk do MacBooka, no i tam po prostu Time Machine rozpoznaje dysk zewnętrzny i ten software jabłuszkowy to załatwia. I to jest prawda. Także tutaj głównie, jeśli chodzi o to rozwiązanie tego dysku zewnętrznego, i kopii bezpieczeństwa to mówię do użytkowników Windowsów, których jest najwięcej wśród widzów przecież na YouTube. Natomiast ci z Was, którzy są w gronie jabłuszkowym, no to wiedzą, że Wam wystarczy dysk zewnętrzny, no i już ten, ta procedura kopii bezpieczeństwa się po prostu robi przez Time Machine, przez aplikację bardzo dobrą, no to aplikację jabłuszkową. No ale jednocześnie widzicie, że na winiecie dzisiejszego materiału po drugiej stronie stała. Maszyna za 3000, i ja mówię, no jaki backup do domu? Przecież nas też może być backupem. Może być, tylko w tym momencie musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to, co uzyskamy, jeśli chodzi o kopię bezpieczeństwa z rozwiązania za powiedzmy mniej więcej 3000 zł, to na przykład taki serwer, którego ja używam, czyli Kunap. TS464 jest z czterema kieszeniami, natomiast jeżeli byśmy spojrzeli na wersję TS264, czyli z dwoma kieszeniami, to będzie tam około 1900 zł. Natomiast no ja na wniecie tego materiału powiedziałem, no wiecie, około, około 3000 zł, no bo do tego trzeba dołożyć dyski. Każdy dysk 4TB, 500 zł. Drugie 500 zł będą tak naprawdę prawdopodobnie w macierzy RAID 1, czyli będziesz miał realnie dostęp do 4 TB, ale one będą tutaj siebie nawzajem zabezpieczać. No i masz wydane 3000 zł. Czy to rozwiązanie jest dużo lepsze, jest bezpieczniejsze? Jeśli chodzi o samą kopię bezpieczeństwa to nie wiem, no, serwer nas daje nam dużo więcej niż tylko backup. To znaczy, jeżeli moją intencją byłoby robienie kopii zapasowej, to z samego tego powodu nie budowałbym serwera. Ja zbudowałem serwer do tego, żeby tam mieć repozytorium wszystkich plików, no bo jak wiecie, jeżeli ja pracuję z iPadem, iPhone'em, nie mam laptopa, czy zmieniam te moje gadżety, to chcę mieć jedno miejsce i te wszystkie zdjęcia, filmy są, gdzie mogę je przeglądać, gdzie mogę patrzeć, gdzie mam te wszystkie rzeczy, rzeczy rodzinne w jakimś jednym takim stałym miejscu, także e, dla mnie serwer e, nas nie jest e, głównie backupem, pełni też rolę backupu, prawda, ale pełni też rolę dostępu do tych plików, które potrzebuje. także tutaj jest coś dużo więcej, można powiedzieć ta premia, te 2,5 tysiąca złotych, które dopłacasz do tego rozwiązania 500 złotowego, no to jest ta premia, która e, brzmi, możesz się bawić na tych plikach, robić dużo więcej, to jest urządzenie, które m, staje się takim domowym Netflixem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no tutaj możesz wymieniać różne rzeczy, które można robić na serwerach wirtualnych, zależnie od tego, co potrzebujesz, prawda? Natomiast niekoniecznie potrzebujesz tutaj serwera nasowego do tego, żeby robić sobie kopie zapasowe. Oczywiście są też sposoby pośrednie, bo na przykład możecie spojrzeć na to, że firma Kunap wypuściła takie. Pudełeczka, można by powiedzieć, takie pudełeczko na dwa dyski za 600 zł, i nie jest to serwer sieciowy. To jest urządzenie, które jest sprzedawane jako urządzenie kilkufunkcyjne, to znaczy dla użytkowników serwerów sieciowych, jest to urządzenie, które rozszerza serwer, czyli jeżeli na przykład na moim serwerze mam cztery dyski, dokupienie takiego urządzenia sprawia, że mogę dodatkowe dwa dyski podłączyć, dlatego że tutaj przez USB, przez szybkie USB, ten, to rozszerzenie jest widoczne, jako dodatkowa macierz przez mój Mój serwer, natomiast dla kogoś kto to kupi nie mając serwera e, e, sieciowego e, to urządzenie może służyć po włożeniu twardych dysków właśnie do podpinania na przykład pod komputer i robienia e, do, z tego backupu, no i tutaj mówimy no dobra, czyli mamy 600 zł takie urządzenie plus dokładasz dyski i, i działasz, natomiast czy, to czy takie pośrednie wyjście ma sens? Trudno jest mi powiedzieć, ja bym w to nie szedł, natomiast pokazuję z takiej można powiedzieć reporterskiej konieczności, z obowiązku, żeby Wam pokazać jakie też rozwiązania są poza tym takim oczywistym rozwiązaniem, że możemy kupić po prostu zabudowany już dysk zewnętrzny albo zbudować sobie serwer. Tym rozwiązaniem, które wydaje się takim złotym środkiem, jest po prostu zainwestowanie w zewnętrzny dysk, na który po prostu będziesz regularnie robił kopię bezpieczeństwa tego, co masz po prostu w swoich najcenniejszych zasobach.